w Jogi Erocin było bardzo dużo zajęć. Mieliśmy zajęcia plastyczne, kuglarskie, kulinarne. Aktualnie mamy zajęcia, podczas których dzieci dowiadują się tego, jak zorganizować koncert rockowy, jak to wygląda od strony takiej praktycznej, technicznej. Zajęć było i wyjść bardzo dużo, bo byliśmy też w kinie, byliśmy w Spichlerzu, gdzie dzieci malowały płyty. Były też zajęcia z gry po Spichlerzu. Podczas tutaj zajęć w Joku. Oczywiście było dużo animacji z chustami, zabaw, gier, także no wszechstronnie, tak jak sama nazwa mówi, wszystko gra w Jogi Erocin i muzycznie, i też tutaj, jeżeli chodzi o kwestie zabaw. Mi się najbardziej podobały zajęcia kuglarskie. Mi się najbardziej podobały zajęcia plastyczne i kuglarskie. Malowaliśmy kubki i dzisiaj będziemy robić bluzki. Mi się najbardziej podobały tańce. Mi się najbardziej podobały zajęcia kuglarskie. Nauczyłem się tam żonglować, uczyliśmy się chodzić na szczudłach równoważnie, robić z balonów różne zwierzątka, miecze. Mi się najbardziej podobały także zajęcia kuglarskie, najbardziej robienie balonów. Aleks nauczył mnie robić pieski, kotki z balonów. Chodziliśmy także na szczudłach, bawiliśmy się w zabawę rekina. No, mieliśmy rolę pole, czyli taką deskę, trzeba, ma się kółko, jest deska położona i trzeba przez 10 sekund utrzymać równowagę. To się później za to dostaje cukierki. Na plastyce robiliśmy właśnie kubki, dam go właśnie babci. Mi najbardziej się podobały zajęcia kuglarskie. Bo tam się bawiliśmy najczęściej w rekina, uczyliśmy się chodzić na szczudłach. No i podobało mi się, jak nam robili balony. Mariusz, Justyna, dzieciaki, Grażyna, Krzysztof.